Kolejna rybka, tym razem niestety nie na slima. Katsudo. Ale jesteśmy jeszcze parę godzin. Mam nadzieję, że właśnie na katsudo też fajne rybki dzisiaj wejdą. W kolejnym odcinku Przygód Pana Ryby. Dzisiaj po raz drugi w tym roku jestem na łowisku agroturystykowo-wypoczynkowa Smoleń w miejscowości Przewrotne koło Rzeszowa. Przyjechałem tutaj z moimi kolegami, a dzisiaj będę testował nowe kij Mikado Katsudo Slim Method Feather 350 do 90 gramów. Dzisiaj też powiem Wam o nowych waftersach Pana Ryby. Zapraszam. Moje filmy, to już w którymś filmie mówiłem, że bardzo długo zwlekałem z wypuszczeniem przynęt Pana Ryby, dlatego że bardzo długi proces był eksperymentów dobierania odpowiednich składników, żeby zrobić idealne ciasto na waftersy, czyli takie, które jest bardzo elastyczne, nie nasiąka zbyt dużo wody, bardzo dobrze trzyma się na bagnecie i również też po założeniu na gumkę, gumka nie przepoławia, więc po prostu struktura, konsystencja waftersa tego ciasta musiała być idealna. I w końcu udało się. Wafters jest idealnie wyważony pod obciążeniem haczyka. Pięknie unosi się, pięknie balansuje. Ja przeważnie łowię w większości na waftersy. Rzadko na dumbbellsy, a już prawie w ogóle na pop-upy. Dlatego postanowiłem właśnie wypuścić waftersy w rozmiarze 6×9. One mają długość 9 mm, natomiast grubość 6 mm, jak tutaj widzicie. Waftersy Pana Ryby będą w kilku kolorach. Na pewno będzie to kolor pomarańczowy, który jest generalnie skuteczny przez cały sezon. Na pewno będzie żółty, na pewno będzie biały. Biały kolor najbardziej chodzi na wiosnę i na jesień, chociaż absolutnie nie jest to regułą. Będzie ciemno-pomarańczowy, będzie też kolor ciemno-brązowy, czerwony i jasno-beżowy. Jeśli chodzi o aromaty, moi drodzy, to oczywiście też w różnych aromatach, i aromatach rybnych, i aromatach słodkich typu wanilia, banan, brzoskwinia, pomarańcza. Natomiast co ciekawe, i chyba w ogóle nie ma waftersów na rynku, które są bezzapachowe. Moi drodzy, ci, którzy łowią na metody, ci, którzy łowią na waftersy, to wiedzą o tym, że najważniejsze w przynęcie, jeśli chodzi o metod feather, jest praca, czyli w przypadku waftersa właśnie to balansowanie. Po drugie, kolor, a na samym końcu aromat. Dlatego, że przynęta zatopiona jest w zanęcie i to generalnie zanęta ściąga rybę w miejsce łowienia, w pole łowienia. A odpowiednia praca przynęty oraz kolor robią, że tak powiem, tą robotę drugoplanową. Czasami właśnie aromat przynęty też może przeszkadzać. Te waftersy, które będą aromatyzowane już fabrycznie, będą aromatyzowane podwójnie, czyli zawsze do waftersów, do ciasta dodaje się aromatów, czyli to jest aromat wewnętrzny i taki sam aromat będzie na zasadzie
polania już później gotowych waftersów tym olejkiem aromatyzującym i wymieszanie oczywiście i odczekanie, aż ten aromat wchłonie, ten olejek wchłonie. Po wchłonięciu takiego aromatu generalnie struktura przynęty nie zmienia się, prawie nie zmienia się. To znaczy się, jest delikatnie intensywny kolor, na przykład w przypadku koloru pomarańczowego, po dodaniu tego olejku aromatyzującego jest on bardziej, że tak powiem, intensywny. Natomiast oczywiście z biegiem czasu przynęty wysychają, prawda? Więc właśnie po wyschnięciu, czyli po roku czasu mniej więcej, w zależności też jeszcze w jakich warunkach są przechowywane te waftersy, one wysychają i żeby po prostu wrócić do pierwotnej struktury waftersa, wystarczy albo właśnie dodać aromatu pana ryby, tego olejku, który zostanie wchłonięty przez tego waftersa i delikatnie zwiększy swoją objętość, bo wiadomo, wysuszony wafters jest troszeczkę mniejszy, zmniejsza swoją objętość, ale też można, moi drodzy, odświeżyć waftersy najprostszą metodą, czyli dodaniem soli fizjologicznej, po prostu soli fizjologicznej, którą możecie kupić w każdej jednej aptece. W opakowaniach pana ryby będzie można też sobie kupić waftersy niearomatyzowane. Będziecie mogli na przykład kupić sobie dowolny aromat, może być to nawet spożywczy, waniliowy, troszeczkę polać tego waftersa, poczekać aż on wchłonie. Można też kupić takie bardzo intensywne aromaty, olejki u nas w sklepie. To są takie właśnie aromaty pana ryby. Można te waftersy aromatyzować i można je, że tak powiem, dowolnie komponować. Czyli niekoniecznie, tak jak teraz w większości producentów jest tak, że na przykład wafters w kolorze czerwonym jest na przykład o aromacie truskawki. Tutaj będzie kompozycja dowolna, czyli jak sobie kupicie takie niearomatyzowane, to na przykład kolor pomarańczowy możecie zrobić wanilię, truskawkę, halibuta, no jakikolwiek inny. To właśnie tego nie było. Natomiast co jest takim minusem? Minusem, nie minusem, niekoniecznie to jest minus. Aromatyzowane zewnętrznie waftersy mają krótką trwałość, że tak powiem, aromatu. Czyli takie waftersy, które się aromatyzuje zewnętrznie, trzeba aromatyzować je częściej. Taki jeden olejek, taka jedna buteleczka olejku z aromatem starczy na kilka lat, jeśli chcecie aromatyzować właśnie swoje waftersy. Waftersy pana ryby będą pakowane w takich opakowaniach. Są to słoiczki plastikowe typu PET 150 ml. W takim opakowaniu mieści się 70 gramów waftersów i jeśli chodzi o koszt, to planujemy zrobić cenę 25 zł. W porównaniu do konkurencji, no to chyba mi się wydaje, że jest bardzo dobra cena. No to zobaczymy, jak właśnie będzie się sprawdzał Ringers, w cudzysłowie, pana ryby. Zakładamy i rzucamy. A za chwileczkę pokażę wam właśnie wenteczkę Mikado Katsudo Slim Method Feather. No i słuchajcie, rewelka, bo rybka siadła na Mikado Katsudo. Ja tutaj założyłem Ryobi Slam, kołowrotek. To jest ten, który już wcześniej widzieliście. Troszeczkę jest za duży, ale jest ok. Ja tam już kiedyś pisałem też w komentarzach na Method Feather Polska, że mnie generalnie nie przeszkadza większy kołowrotek do mniejszej wędki, czy też odwrotnie. Ja tam nie muszę mieć idealnie wyważonej wędki. Powiem wam tak, rewelacyjny kijek, bardzo podobny do Delfina Opium V2. Chociaż ten jest akurat o długości 3,50. Nie wiem, czy zauważyliście, że Mikado ma takie właśnie specyficzne rozmiarówki. To znaczy się,
Kije o długości 3,50 nazywają się metod Feder, natomiast 3,60 Feder. Tak samo jest też w kijach UV-kach Mikado. No tak właśnie firma Mikado sobie zaplanowała i tak realizuje. Natomiast jeśli chodzi o różnice w tych kijach 3,60 czy 3,50, to powiem Wam, że to jest tylko kwestia 10 cm. Na pracę kija nie wpływa to w ogóle. A zobaczcie, to jest skarb, no taki dwukilowy. Jak pięknie ten kijek się gnie. Moi drodzy, mój znajomy właśnie pokazał mi tą wędkę. I można powiedzieć, od razu się w niej zauroczyłem. Także bardzo ją polecam. Jest bardzo fajna. Zaraz Wam pokażę szczegółowo tą wędkę. Też pokażę Wam, jak ona pracuje, jak ona się ładuje podczas wyrzutów. Natomiast hol jest mega finezyjny, a teraz łowię na odległości 80 metra, także bez problemu tą wędką można takie dystanse osiągnąć. Cienka, tak jak sama nazwa mówi, slim, cienka wędka katsudo, występuje w różnych długościach oczywiście i w różnych gramaturach. Ja dzisiaj na testy wziąłem sobie 3,50 do 90 gramów. Powiem Wam, kij, poezja, finezja, jak ja to nazywam, bardzo piękny. Zresztą jak generalnie kije Mikado są bardzo pięknie wykonane. Tutaj naprawdę, jeśli chodzi o wykonanie, nie ma się do czego przyczepić. Tak jak wcześniej pokazywałem właśnie Wam kij Delfina Opium, też właśnie slim. Występuje ten właśnie Delfin albo w korku, albo w piance. Tutaj to Mikado właśnie występuje w piance. Jest bardzo lekkim kijem. Ja tutaj troszeczkę za duży założyłem kowrotek, bo założyłem Ryobi Slam 6500. Ale te numeracje u różnych producentów są różne, to znaczy się na przykład 6500 jest odpowiednikiem na przykład Shermana Pro 5000, a nawet nie wiem, czy nie 4000. Ryobi Slam już on pokazywałem, kowrotek jest bardzo fajny. Jeśli chodzi o przelotki, na trójstopce tutaj są w Mikado zrobione. Ta wędka akurat jest trzyskładowa, posiada trzy wymienne szczytówki, soft, medium i heavy. Dwie są węglowe, jedna jest szklana. Ja akurat używam sobie dzisiaj tej średniej w kolorze zielonym, dlatego że no już jest jesień i te brania zaczynają być takie chimeryczne. Chociaż niekoniecznie w dzisiejszym przypadku. Dzisiaj akurat te brania są takie mocniejsze, średnio mocne. Natomiast no, założyłem sobie tą szczytówkę, żeby lepiej widzieć właśnie te brania. Nie? Idealna wędka na właśnie średnie dystanse, bardzo lekka, finezyjny hol, także ona nadaje się na pewno na takie ryby typu F1. Oczywiście jak widzieliście w przypadku Delfina Opium, też na tamten kij holowałem jesiotry, które ważyły powyżej 10 kg. Ja myślę, że przy odpowiedniej technice też temu kijowi nic by się nie stało. Taką właśnie rybę by na pewno wyholował. Nawet marzy mi się kiedyś właśnie wziąć ten finezyjny kij na duże ryby. Pojadę na łowisko testowe MC Karp. Tam są duże karpie 15, 20. Za chwileczkę tym kijkiem będę rzucał. Założyłem tutaj podajnik 40-gramowy. Już wcześniej wykonałem kilka rzutów. Bardzo fajnie, celny kij. Ma progresywne ugięcie, przechodzi prawie do pełnego parabolika, natomiast ma jeszcze oczywiście w dolniku zapas mocy. Rewelacyjny kij. Zaraz zobaczycie właśnie, jak ładuje się podczas rzutu. Akcja tego kija jest, moi drodzy, średnia. Średnio szybka, można w tym powiedzieć. Nie jest ten kij taki miękki, jakby się wydawało na to, że jest cienki.
Kij wykonany jest z wysokiej jakości włókna węglowego, oczywiście węglowo-szklanego, bo to jest mieszanka. Nigdy nie może być sam węgiel, ale już tych rodzajów tego węgla jest tyle, że ja szczerze powiedziawszy gubię się. Nie ma co drążyć szczegółów. Ogólnie kij jest rewelacyjny i łowimy. I to jest dowód, że waftersy pana ryby działają. Założyłeś, Piotruś? Tak, oczywiście. Ale ten aromatyzowany czy bez aromatu? Bez aromatu. I właśnie, zobaczcie. Bez aromatu. Aromat, moi drodzy, bardzo często zmienia pH w wodzie. O, skubany. No wypiął się, nic się nie dzieje. Ale kuleczka jest. Ale kuleczka działa. Aromat na dumbbellsie, waftersie czy innej przynęcie bardzo często zmienia w okolicy właśnie przynęty pH wody. To czasami pomaga, a czasami też przeszkadza. Dlatego po to stworzyłem przynęty bez aromatu, bo chciałem wam właśnie udowodnić, że nie zawsze aromat przyczynia się do tego, że przynęta jest łowna. Czasami zupełnie nie ma to znaczenia. Według mnie najważniejsza jest zanęta, która przyciąga rybę w pole łowienia. No, przynęta też jest w jakimś stopniu ważna, prawda? Bo, oczywiście, jak najbardziej. Bo ona wabi, natomiast nie zawsze aromat przyczynia się do skuteczności łowienia. O! I tu też założyłeś? Też. Waftersy działają. Piotrek tutaj szaleje. No coś takiego, kurde, nie karpiowatego, chociaż... Nie wiem. Nie, karp. I druga spina. Karp. Karp. Ach, to ja idę stąd. Przynoszę ci nieszczęście. Kolejna ryba na katsudo. Krzywa ugięcia jest taka progresywna, ale taka duża progresja jest, bo przechodzi generalnie bardzo szybko do tej ostatniej części wędziska, do dolnika, ale te dwie górne części, czyli środkowa i górna, bardzo pięknie od razu się przychodzą. Szybką, ugięta progresywną. Mega fajnie. Takie właśnie karpie waleczne, 2-3 kilowe, ale taka finezja holowania. Widzę, że jeszcze na tej rybie taki zapas mocy jest tutaj w dolniku. Jeszcze by się mogła wygiąć bardziej, że tak powiem, ta wędka. Cieszę się, że właśnie udało się pokazać na tą wędkę Katsudo Slim kilka holi. Widzieliście, jak ta wędka pracuje. Wędka jest bardzo fajna. Generalnie bardzo ją polecam. No, kwestia wytrzymałości. Pewnie dowiemy się za 2-3 lata użytkowania, bo wiadomo, nie można na początku nic powiedzieć o wytrwałości tej wędki. Ale widać, że jest zrobiona solidnie. My jeszcze tutaj z Michałem połowimy sobie przez pół godziny, bo tyle nam zostało czasu. Też fajny dzisiaj był ten efekt tego 4-godzinnego wypadu na to łowisko.
kilka rybek wpadło, także cieszymy się z wyprawy udanej. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Przygód Pana Ryby. Do zobaczenia.